10 najbardziej wpływowych osób na świecie matery opracowane na podstawie magazynu Forbes Ranking dotyczy lat 2009-2018. W rankingu umieszczono osoby, które znalazły się na miejscach od 1 do 4 właśnie w tych latach. Im ktoś częściej się pojawiał, tym wyżej umieszczam go w rankingu. Ben Bernanke, amerykański ekonomista od 2006 do stycznia 2014 roku, przewodniczący Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych. Po zatwierdzeniu przez Senat Barneyk pełnił tę funkcję od 1 lutego 2006 roku do 31 stycznia 2014 roku. Od lutego 2014 jest honorowym pracownikiem naukowym i rezydentem programu badań ekonomicznych w Instytucie Brookings. Bill Gates, amerykański informatyk, przedsiębiorca, filantrop oraz współzałożyciel, główny architekt oprogramowania i były prezes zarządu korporacji Microsoft. Podczas swojej kariery w Microsofcie obejmował stanowiska dyrektora generalnego oraz głównego architekta oprogramowania. I pozostaje największym indywidualnym udziałowcem przedsiębiorstwa z ponad 9% akcji zwykłych. Gates należy do najbardziej znanych przedsiębiorców okresu rewolucji informatycznej. Choć cieszy się powszechnym uznaniem, jego podejście do prowadzenia interesów jest krytykowane jako antykonkurencyjne, co w niektórych przypadkach znalazło potwierdzenie w wyrokach sądowych. Od czasu kiedy zgromadził swoją fortunę, Gates zaangażował się w szereg przedsięwzięć filantropijnych. I przeznaczając duże sumy pieniędzy na potrzeby organizacji dobroczynnych i programów badań naukowych poprzez założoną w 2000 roku fundację Billa i Melindy Gatesów. W corocznym rankingu magazynu Forbes Gates zajmował w latach 1995-2007 pierwsze miejsce. Szacunkowa wycena majątku Billa Gatesa w 2007 roku sięgnęła kwoty ponad 58 miliardów dolarów. Franciszek argentyński duchowny rzymskokatolicki arcybiskup Metropolita Buenos Aires i tym samym prymas Argentyny 266 papież i ósmy suweren Państwa Watykańskiego. Franciszek jest pierwszym papieżem z kontynentu południowoamerykańskiego, a także pierwszym spoza Europy od czasu papieża Grzegorza III. Jest również pierwszym jezuitą wybranym na papieża i pierwszym zakonnikiem od czasu papieża Grzegorza XVI. Nie mieszka tak jak jego poprzednicy w pałacu apostolskim, ale w mieszkaniu zrezygnował z noszenia. Butów papieskich zerwał z tradycją przyznawania tytułów honorowych, po Watykanie porusza się pieszo lub samochodem marki Volkswagen, nie jeździ tak jak jego poprzednicy luksusowymi autami, telefonuje sam i nie prosi o pomoc swego sekretarza, żeby do kogoś zadzwonić, zdecydował, że nie będzie podróżował po krajach jako obywatel Watykanu, lecz jako obywatel swojego rodzinnego kraju Argentyny i zrezygnował z wyjazdu do letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Tak jak czynili jego poprzednicy. Moim zdaniem najlepszy papież, jaki był. Gość jest świetny i naprawdę go lubię. Abdullah. Król Arabii Saudyjskiej od 1 sierpnia 2005 roku do 23 stycznia 2015 roku. W Polsce stał się znany jako fundator operacji rozdzielenia bliźniaczek siamskich z Janikowa, Dari i Olgi Kołacz. Kuzyn dziewczynek informuje z prośbą o pomoc finansową na operację o siostrach syjańskich cały internet. Ówczesny następca tronu zaprosił siostry z matką do Arabii Saudyjskiej i ufundował operację rozdzielenia. Dziewczynkami interesowała się telewizja, szeroko informując, o postępach przed i po operacji. Operacja była transmitowana przez saudyjską telewizję. Władze Janikowa nadały mu tytuł honorowego obywatela miasta. 25 czerwca 2007 roku otrzymał z rok prezydenta Lecha Kaczyńskiego Order Orła Białego. Uważany był za zwolennika współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Wielokrotnie przebywał w Stanach Zjednoczonych, m.in. w 1998 roku i 2000 i miał dobre kontakty z byłym prezydentem George'em Bushem. Miał opinię pobożnego muzułmanina, ufundował dwie islamskie biblioteki, m.in. na Kasablance. Z czterema małżonkami doczekał się siedmiu synów i piętnastu córek. Zmarł w nocy 23 stycznia 2015 roku w wieku 90 lat. Panował przez 3462 dni. Zmarły monarcha spoczął w skromnym, nieoznakowanym grobie w stolicy swojego kraju. Angela Merkel, niemiecka fizyk, polityk w latach 2008, przewodnicząca Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej. Od 2005 roku kanclerz Niemiec w 2007 roku poparła inicjatywę Nicolasa Sarkoziego polegającą na powołaniu Rady Starszych Unii Europejskiej. Przemawiając podczas obchodów 50. rocznicy Powstania Związków Wypędzonych, poparła ideę budowy Centrum Przeciwko Wypędzeniom. W sumie przykre, że władca Arabii Saudyjskiej był bardziej przychylny Polsce czy pokojowo był nastawiony na świecie niż przywódca Niemiec. Donald Trump, amerykański przedsiębiorca, osobowość telewizyjna oraz polityk, od 20 stycznia 2017 roku prezydent Stanów Zjednoczonych, 8 listopada 2016 roku wygrał wybory prezydenckie pokonując kandydatkę Partii Demokratycznej Hillary Clinton. Urząd objął 20 stycznia 2017 roku. Jest najstarszą i najbogatszą osobą w historii sprawującą urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ponadto jest pierwszą osobą na tym stanowisku, która nie zajmowała żadnego stanowiska w wojsku, w rządzie lub wyłanianego w wyborach, a także piątą osobą wybraną na to stanowisko, która nie uzyskała największej liczby głosów w głosowaniu powszechnym. W swoim programie wyborczym zakładał renegocjacje stosunków chińsko-amerykańskich oraz umów o wolnym handlu. Opowiadał się także za założeniem ostrzenie prawa imigracyjnego oraz znaczącym obniżeniem podatków. Krytycznie wypowiadał się na temat NATO, twierdząc, że pakt ten jest niekorzystny dla Stanów Zjednoczonych. Podkreślał swoje pozytywne opinie na temat prezydenta Rosji Władimira Putina, a także wskazywał na potrzebę współpracy USA z Rosją przeciwko Państwu Islamskiemu. Kandydaturę jego popierałem, jednakże osobiście jestem trochę zawiedzony, a nawet bardzo zawiedziony tym, co się dzieje teraz za jego rządów. Mimo wszystko myślę, że jest lepszy niż. Hilary. Clinton. Hassin Chiński polityk, sekretarz generalny komunistycznej partii Chin w latach 2002-2012. Przeczytałem tak, jak powiedział translator Google'a. Nie wiem, jak to się powinno czytać. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej od 15 marca 2003 roku do 14 marca 2013 roku. W listopadzie 2012 roku zastąpiony na stanowisku sekretarza generalnego. Urząd przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej złożył 14 marca 2013 roku wraz z zatwierdzeniem jego następcy, o którym już opowiadam. Сисин Пин Też tak powiedział translator Google. A. Nie ma tak poważne imię. Nie, Xi Jinping, Chiński polityk, sekretarz generalny Komunistycznej Partii Chin od 15 listopada 2012 roku, przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej od 14 marca 2013 roku. W 2018 roku magazyn Forbes umieścił go na pierwszym miejscu listy najbardziej wpływowych ludzi na świecie. W okresie pierwszych pięciu lat jego rządów w państwie zaczęły pojawiać się pierwsze symptomy kultu jednostki. Jego sztandarowym projektem była walka z korupcją w aparacie partyjnym i wielkim biznesie. Się, co pozwoliło mu równocześnie wyeliminować wewnątrzpartyjną opozycję. Na początku 2018 roku doprowadził do przyjęcia przez Chińską Republikę Ludową postulatu zniesienia konstytucyjnego limitu liczby kadencji dla przewodniczącego partii i przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej. W tym samym roku zaczęła tworzyć się przeciw niemu wewnątrzpartyjna opozycja, zarzucająca mu, że poprzez nadmierną nadwyżkę w handlu z USA, nadmiernie skupowanie obligacji amerykańskich, koncepcję nowego jedwabnego szlaku, podkreślanie z jej pozycji Chin, spadek znaczenia USA oraz podsycanie nastrojów nacjonalistycznych wywołał wojnę handlową z USA. Barack Obama, amerykański polityk, 44. prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 2005-2008, senator stanu Illinois, zwycięzca wyborów prezydenckich w 2008 i ponownie w 2012 roku. Jest laureatem pokojowej nagrody Nobla za rok 2009, za wysiłki w celu ograniczenia arsenałów nuklearnych i pracy na rzecz pokoju na świecie oraz został ogłoszony człowiekiem roku 2008 i 2012 według tygodnika Time. W lipcu 2008 roku sztab Johna McCaina zarzucił Obamie, że gra kartobrasowa. Była to reakcja na jego wystąpienie w Missouri, gdy powiedział: Będą próbowali Was przestraszyć moją osobą, mówiąc m.in., że ma takie zabawne nazwisko i nie wygląda tak jak ci wszyscy inni prezydenci na banknotach dolarowych. Mimo otrzymania pokojowej nagrody Nobla, Barack Obama nie zdecydował się jako prezydent USA do przystąpienia do traktatu ottawskiego zakazującego stosowania min przeciwpiechotnych. Władimir Putin, rosyjski prawnik, działacz państwowy i polityk, funkcjonariusz KGB, premier Rosji oraz prezydent, zależy w którym roku oglądacie ten film. W trakcie prezydentury Putina nastąpił również zwrot ku pewnym elementom tradycji radzieckiej. W 2000 roku zmieniono melodię Hymnu Państwowego Federacji Rosyjskiej w miejsce kompozycji Michała Glinki, wprowadzono melodię dawnego Hymnu Radzieckiego autorstwa Aleksandra Aleksandrowa z nowymi słowami. Szczególnie hucznie obchodzono 60 rocznicę zakończenia II wojny światowej w maju 2005 roku zorganizowano m.in. wielką paradę na placu Czerwonym w Moskwie. Jednocześnie jednak w 2005 roku władze rosyjskie doprowadziły do ustanowienia Nowego Święta Państwowego Dnia Jedności Narodowej, obchodzonego 4 listopada w rocznicę wypędzenia w 1612 roku wojsk Polskich z Moskwy, wprowadzonego w miejsce zniesienia święta rewolucji październikowej, obchodzonego dotychczas 7 listopada. Putin także parokrotnie wypowiadał krytyczne słowa wobec rewolucji bolszewickiej i jej przywódców. Okres prezydentury Putina jest uznawany za czas odbudowywania międzynarodowej pozycji Rosji i znaczącego wzrostu jej wpływów. Kształt rosyjskiej polityki zagranicznej także pozostaje przedmiotem poważnych dyskusji zwolenników i przeciwników prezydenta Putina.